Dzień dobry. Gra numer 4. Fnatic kontra G2. G2 prowadzi 2 do 1. Czy G2 zostanie mistrzem Europy już teraz? Czy jeszcze będzie piąta mapa? Fnatic? Blueside. First pick raz jeszcze dla nich. No dobra, zobaczymy, jak to będą w stanie wykorzystać tym razem. Jaki draft, jaki pomysł. Ban Draven, Sion, Orianna. A z drugiej strony cały czas to samo w miarę. Vi, Ashe, Rell. I Fnatic otwiera Volibearem. Okej. Okay. Oskar jakiś taki zmartwiony się wydawał, co? Czyżby Oskar już wiedział? Czyżby już czuł, że to będzie ostatnia gra? Raz jeszcze Rek'Sai dla BB. Skoro działa. Znaczy BB albo Yank, w sumie to Yank dwa razy zagrał. Sorry. Zobaczymy, gdzie to wyląduje. Co tutaj? Jest Varus, jest Zeri, jest Azir, jest Talia, jest Vi, jest trochę postaci otwartych do grania. No, Ziggsa raczej bym tu nie widział. Talika, dobra. Talia nawet z Rek'Sai jako duo też mogłoby to zadziałać, potencjalnie. Ale myślę, że Fnatic mogłoby się tutaj zainteresować wzięciem Vi, na przykład Ahri Vi. Coś takiego bym tutaj widział, polecał. Chyba, że po prostu chcą bota. Azir Vi też brzmi spoko. No Azira po prostu chcesz. Tak. Jednak ten Azir. No i co? Będzie Vi, panowie, czy nie będzie? No bo musisz ją zabrać, no bo myślę, że G2 go bierze, ją bierze na trzecim piku. Czekaj, coś tam o Lucianie jeszcze rozmawiają. No nie, Luciana czy nie możesz wziąć, no bo jeśli wezmą Luciana Fnatic, no to wtedy G2 banuje Nami i banuje Milio i masz lipę. Więc Fnatic jednak bierze Varusa, po prostu. No a G2, czy zagrają Vi jak normalni ludzie, którzy potrafią draftować, czy stwierdzą, nie, chcemy sobie coś dzikiego zagrać. No, jakby teoretycznie, jeśli bierzesz Vi, to zdradzasz, że Rek'Sai nie idzie do lasu, ale no Talia Vi, to jest taki klasyczek, takie duo piękne. Jinx. No dobra, ale i tak, w sumie obie kompozycje na razie, te trzy piki po obu stronach mi się podobają. Są spoko. Są w porządku. Myślę, że Renata może tutaj dość ważnym być pikiem po obu stronach, więc raczej bym widział bana z jednej albo z drugiej strony, ale prędzej zrobi to Fnatic, bo G2 może sobie na czwartym piku to wziąć, a jednak G2 stwierdza, że to oni to banują, nie chcą tego grać. Może albo Lulu do Jinx, albo Thresh do Jinx, może coś takiego. Twisted Fate wrzucamy przez Fnatic, no po ostatniej gierce myślę, że to dobry pomysł, podoba mi się. I też tutaj jeszcze, no skoro jest Jinx G2, może jest nawet szansa na jakiegoś swapa, czy lane swapa. Blitzcrank zbanowany we Fnatic, no już mówiłem wcześniej, ale Jun ma bardzo dobrego Blitzcranka. Lepiej się go pozbyć, no i Nautilus. Thresh Lulu dla G2, raczej w ten sposób bym tutaj to grał, tak bym to draftował, a wzięty jest Zac. Czyli Zac idzie na topa, a Rek'Sai idzie do lasu. I support do samego końca zostawiany, no bo Fnatic cały czas supporta też nie pokazało, a chcesz trochę tam jakoś się dostosować do tego, co wziął Fnatic. Xanthe vs Zac na topie. Klasyczne nudy. Klasyczne nudy na topie. Nic się nie zmienia. A Fnatic ostrzy zęby na Rakana. Ale popatrzcie, ile jest przerzutów w ogóle. Uczytu. No cap. Czy Miki też coś z nokapem zagra? Thresh nokapa ma na E. No nie, no wydaje mi się, że chyba ten Threshik, nie? Czy jakoś inaczej? Chyba, że Lulu? No właśnie. No Lulu albo Thresh, to są dwie opcje, które widzę, no. Jakby, no już trochę za dużo oglądam tego e-sportu, żeby nie widzieć takich rzeczy. Threshik koniec końców dla G2 Esports. No dobra, przejdźmy do meczu.
Zobaczymy, czy będzie to mapa ostatnia, czy jeszcze jedna mapa nas czeka. Co to było za jakiś czerwony prostokąt? Coś tam się chyba na produkcji popsuło. Dobra, co my tu mamy? Noah pod Lethality Varusa będzie grał. No ciężko by się chyba grało on-hitowym, co? Ciężko by się autoatakowało, no zgoda, zgoda. Lethality brzmi w porządku, a reszta cała standardowo. Nic dziwnego, nic innego. No dobra. Chyba nie obraziłbym się, jakby to było 3-1 dla G2. Mamy godzinę za 15:20. Ja od 8 rano oglądam e-sport, także też mogę lekko tutaj gadać głupoty, bo może być tu, wiecie, trochę zmęczenia od ciężkiej pracy e-sportowej. Może też przez to tak trochę grymaszy na tą Europę. Ale no, po obejrzeniu Korei, po obejrzeniu Chin, troszkę zaczynam wątpić w Europę, ale czekaj, 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 bo tutaj level 1, coś się może wydarzyć, coś się może zadziać. Razork, minuta 30, on jeszcze nie jest na dżungli, ani na swojej, ani na przeciwnika. Ale jakoś się tam przemknął. I powinien sobie to blue ogarnąć. Broken Blade, pierwszy level, podejście na bota, o Boże. No dobra, ale tutaj, no, killi nie powinno być, ale flash za flasha. Thresh za Varusa się sflashowali. No dobra, Rek'Sai. Tylko, że Rek'Sai będzie miała drugi level. Jeszcze raz. Da się to zrobić. To jest do zrobienia, jak najbardziej. TP od Kasante, o jest. I teraz Broken Blade typuje topa, tylko że Jhon może przerwać. O nie, czekaj, Razor, kto jest na plecach? Dobra, jest okej. Okay. Ajajajajaj, no dobra. Troszkę się podziało. Było ciekawie. No i to, że Fnatic musiał steleportować Broken Blade'a, jest to lekko przeszkadzające, no bo Broken Blade co? Kupi sobie flachę. Po prostu, tylko tyle. Więc ten TP nie najlepszy dla niego. Ale z drugiej strony BB też tutaj teleportu musiał użyć, więc okej. Okay. Także flash za flash, TP za TP. Takie wymiany na pierwszym levelu. Okej, tylko właśnie tak się komentarz zastanawia, w jaki sposób ten lane dzięki tej taczce się rozwinie. A reakcja podejście pod bota. No i będzie próba zabicia Varusa. Jest na to spora szansa. Flash, pięknie. Flay. Varus jest martwy. Zostawcie killa dla Jinx. No tak by było najlepiej. Autosik. O, czekaj, no a level 3 dostał. Jakieś wokół? O, to było bliskie. Ale bezpieczne, dobra, dobra. Wszystko pod kontrolą. Jest okej. Okay. No, niestety upada. Okej, okay, Homonoid, dość ofensywnie. Ten Razor, który jakiś kuflesz, coś takiego? Ty, Caps. On masz taką poczutkę? Ej, on tutaj nie przesadza Caps z czasem? Jest wszystko okej? Okay? Wszystko dobrze? Co się dzieje? Boże, co tu się odpieprza? Jeszcze knock-up. Jajk, masz damage? Chyba nie masz. O, jest, jak masz! O kurde, aż tyle? Bibi, do turetu, pyk. Bibi, ja. Brawo, brawo Bibi, to było mega dobre. Ale czemu te gry muszą być takie szalone? Kurde. Czwarta minuta, cztery kille. Kill na minutę. Lecimy. No, jeszcze się wave pushuje do kapsa. Ty, jak może tu jeszcze raz na mida podejść? Jeszcze Miki podchodzi. Ja pierdzielę. Tunel. Okej, okay, najpierw przerzutka od kapsa. Tunel. No i Humanoid ma blokowane. Miał blokowaną ucieczkę za pomocą E do turetu. Więc Humanoid po prostu stwierdzi, dobra, to ja pójdę w drugą stronę. Jajk, podrzut. Powinien być, albo ma tutaj speedupa. Podrzuci nawet dwójkę. Ja jednak tylko jednego. Przerzut. Od kapsy, ale jak mam mało HP? Dobra, Humanoid zabija, ale padnie też za to. Prawda? 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 Dobra, prawda. Ale kaps też padnie za to. O Jezu. Bibi, żyjesz? Ty, no nie wiem, on chyba nie żyje. Nie ma E raczej jeszcze? Jeszcze jest tutaj Jhon. Stary, co się odwala? Co się odwala?
Co to ma być? Dla Oskarina zostawili killa, no dobrze. Niech tam na topie jakoś to wykorzysta. Dwa zabójstwa na jego koncie. Nie wierzę po prostu w to, co się odpierdziela w tej serii. Jest zabawnie. Dziwi się, że tutaj double knockup nie wszedł na... Że tutaj się misia nie udało podbić. Wygląda jakby miało to wejść. O, tam teoretycznie Caps mógłby zaufać Broken Blade'owi, że zabije humanoida, ale no nie wierzył mu, że to się wydarzy. Więc sam chciał tego dokonać. No i Bibi to też nie miał co zrobić. Cooldown na E dość spory. Pamiętajmy, że Zack na topie maksuje W. Myślę, że Broken Blade też tak powinien grać. Chyba, że stwierdza, dobra, ja i tak ramuję, więc będę maksował E, ale wątpię, żeby tak było. Raczej W się tam maksuje zawsze. Fajnie przeszedł od Capsa. Caps ma 6 level, aczkolwiek w takim pojedynku 1v1 to nic nie zmienia. Taka R-ka talijowska. A G2 stwierdza, idziemy na smoka i Yikes tym razem znowu pod hyderkę będzie grał. Złapał jakieś kille, jakieś asystki. Można się trochę rozpędzić, no dobra. To przy nich, że to był Sunfire Cap, nie? Od razu z bomby. Tutaj trochę ofensywniej. Aczkolwiek na pierwszej grze też zagrał z Hydrą i wtedy nie pykło. Nie wiem, widzowie. Ja już nie mam po prostu... Nie mam słów. Nie mam słów. Po prostu będę milczał. Na każdym głupim zagraniu będę chyba milczał. Yes. 9 kill, 7 minuta. Lecimy. Lecimy, lecimy. W ogóle jak była ta seria Fnatic na Vitality, to była najbardziej krwawa. Była piątka. Chyba w dziejach po prostu Europy. Ciekawe jestem, czy G2 na... No Fnatic tutaj też nie będzie w stanie tego zrobić, znaczy albo tak, czasem tego przebić. Chociaż tam to było strasznie dużo tych zabójstw. Dobra, czy coś jeszcze G2 może zrobić? Próba zabicia Razorka i powinna być skuteczna. Okej, okay, Hansik dostaje killa. Oj, no, muszę zeszować. Miki, masz coś? Jeszcze masz, ale ma też klęsa Noa. Ale też jest noka pod jajka. Double kill Hansama. Ładnie, oj. No, trochę Noa w tę gierkę na razie średnio wszedł. Ej, 1000 golda przewagi masz Jinx! Po swojej minucie! Ojej, no 3 kile jednak robią swoje! Let's go G2! No nie, no serio, naprawdę bym się cieszył, gdyby G2 to zamknęło 3-1, bo... No starczy mi tej... On zmisklikował to? Co on zrobił? Bibi jest martwy, nie? Chyba, że R-kom jakoś próbujesz coś tutaj grać, ale... Chyba nie. RK. Dobra, i za 4 sekundy ma swoje E. Nie, pada po prostu. Kolega myśli, że jest Singedem chyba. Dobra. Co za seria. Co za mecze. Co za poziom. Dobra, G2. Zajście pod bota. Caps jeszcze R-ki nie ma. No ale akcja czwórkowa. Tepek Oskarinina na bota. Oskar, tepujesz? Tepujesz, tepujesz, dobra, no i G2 po prostu stąd wychodzi. Zdobyli TPK i są szczęśliwi. W porządku. Oj, Oskar, patrzcie na jego minę. Chyba mu się to nie podoba, że musiał teleportować, no ale sytuacja zmusiła. O, G2 jeszcze raz co to zrobić. No dobra, 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 jadą, ale bardzo mały wave, zobaczcie, 3 tylko, caster miniony. No a przerzucony, nie ma summonerów. Ale teraz Noe. Noa. No niestety, nie da się przeżyć. Dociskają Koreańczyka. I to jest czwarty kill dla Hansamy. Ojej, Uniu. A Razork sobie robi Void Graby w lewym dolnym rogu. Ale ta Jinx się aż tak rozpędzi. Kurde, może być nie do powstrzymania. Kraken Slayer Jinx już siedzi. Uhuhu. Pięknie. O, nawet dusze Thresha pokazują na stakach, fajnie. Ale co do Thresha to w ogóle nie mam pojęcia, ile on tam stacków powinien mieć. Jakie są standardy. Wow, Aurelion Sola to tak już 10-12. To wiemy, że jest dobre. Na minutę oczywiście. U Veigara
Nie wiem. Usenny to zazwyczaj jest takie w okolicach 20 minuty 60. Jeśli jest, to jest dobrze. Tej supportowej senny, aczkolwiek AD Carry senny się już nie gra. Za cholerę. Oj no. Bibi ma R-kę. Może go zrobi solo. Ej, Noahowi siądzie psycha po tej grze, serio. Q? Nie, nie ma Q. Flash W. Jeszcze się z nim bawi. Chciałbym kamerę Noaha zobaczyć. Pokażcie mi go. Jak on się tam miewa. Ale serio, mam wrażenie, że tam psycha będzie turbo nisko. I Noah jest takim gościem, który... Jemu bardzo zależy, żeby wygrywać, dobrze się pokazywać. Jeśli tak się zakończy ten finał, no to myślę, że trochę mu to może siąść na głowę, ale wiecie, Fnatic i tak ma zapewniony występ na MSI, więc tyle dobrego. No, ale wiadomo, że no to jego pierwszy... Czy nie, nie pierwszy, nie, w sumie on rok temu już grał, przepraszam. Ale no pierwsza szansa, żeby coś sensownego wygrać, nie? Okej, znowu polowanie na Noaha, czyżby? No to wygląda, TP na plecy. O Jezu, Noah, jeszcze nie ma flesza, brakuje z 10 sekund. Dobra, Noah już wie, że jest martwy. Może wave'a chociaż Noah bierzesz? Może te miniony chociaż weź, co ty robisz? Aha, leci pod turret, żeby jak najmniej ludzi dostało asysty, no ale... Dobra, tego wave'a chociaż wziął coś. 140 golda. O, czekaj, Fnatic na midzie jaką akcję wyprowadziło? Kapsa tak głęboko zdołali złapać. Muszą dać powtórkę z tego. Ciekawe jak to wyszło. Ty jedno dobrze, że Kaps też ma 1-3. Chociaż Nowa rozma 0-5. Dobra, Razorg, smoczysko. Raczej darmowe. Hasama jeszcze kolejny plejcik. 2400 przewagi Jinx nad Varusem. Yes. Kurczę, no niekiedy naprawdę chciałbym, żeby była opcja obejrzenia danego meczu z kamerą na jednego gracza. I chciałbym tylko patrzeć, jak Noah się czuje grając taką gierkę, no. Chciałbym zobaczyć jego reakcję. Albo zrobić taki montaż z, wiesz, jego wszystkimi wywrotkami i jego reakcjami. Trochę może takie pastwienie się, ale... Brzmi to zabawnie. Trochę jego kosztem, no ale jest jak jest. Dobra, pierwszy turret dla G2 na górnej alei. Niech on sama tam, bo do 3000 będzie zaraz zwiększał tę swoją przewagę. No dobra, tylko teraz Hansama też musi się być na baczności, nie może sobie pozwolić na jakieś tutaj engage Rakana czy innego Azira. Albo żeby jakiś tam Ksanty go nie wyciągnął za fraki przez ściankę. No wszystko na Jinx, po prostu. 3200 Jinx. Co tam kupuje? Całego PDK kupiła. I wychodzi z bazy. No dobra. Myślałem, że do Infinity'a będzie grał Hansama. Ja tutaj bym... Znaczy myślałem, że to będzie po prostu BF Sword z pickaxem i buty. Berserki. Myślałem, że takie będą zakupy. A tu PD. Zagrany. Phantom Dancer. Ciekawe, kiedy będzie pierwszy item Varusa. Ale jeszcze trochę minie. Coś tam wcześniej mówiłem na odcinkach, że Varus... Po Letality, ogólnie Letality, AD Carry mają ten plus, że mają dość tani build po prostu. Te itemy, które się tam buduje, one nie są aż takie drogie. Tyle dobrego dla Varusa. No, ale wierzę, na bocie kolejna dla G2 będzie wzięta. Że on coś dokucza Broken Blade'owi. RK od Jinx poleciała. Okej, ale chodzi tutaj bardziej o wave'a, mówi komentator. Jakby to weszło w Azira, to może by tam splash damage wszedł. No się nie udało. Ty no Hansama na Oskarina trochę damage robi. Reakcja Merkę jeszcze, reakcja Merkę. Reakcja leci, oj, chyba jednak za głęboko. O jajk. Robisz sobie jajka. Oskarin ma bekę z jajka, no dobra. Troszkę popłynął, ale szczerze wam powiem, też bym nacisnął tę R-kę. Też bym to zrobił. Wyglądało jakby miało być dobrze, nie? No ale troszkę się popsuło. Ale no ta seria ma taki vibik. Cały czas nurkujemy, cały czas lecimy do odciny, że... Trzeba grać po prostu. Humanoid 11 level, okej. W ogóle tej powtórki z zabicia Kapsa na midzie nie pokazali, szkoda. Ciekawe jestem, jak na tych to zagrało. Ej, ale patrzcie, że w ogóle ogólne złoto jest równe. Znaczy no równe, 500 zł przewagi. Bo na midzie i na topie, po 1000...
Przewagi ma G2, a czy ma Fnatic? Okej. No dobra. No co, może Azir i Kassante jakoś to szarpną? Może te Jinx da się powstrzymać? Mówiłem wcześniej, właśnie jakaś R-ka do Zira, jakiś Rakan wejście, coś tego. Albo po prostu Oskarinin wyciągający Jinx za ściankę. Chyba w duelu mógłby ją zrobić. Jajk. Masz tunel? Jak nie masz, to możesz mieć wywrotkę. Chociaż masz flesza. Nawet nie. 18 killi w 16 minut. Lecimy dalej. Fiesty ciąg dalszy. Bawimy się. No i Fnatic zaczyna wychodzić na prowadzenie w złocie. Ciekawe rzeczy. Ty, cały turret wezmą? No wezmą. Okej. Okay. G tu chce się bić. Caps ma teleportację, tylko gdzie on teleportuje? Na tego warda tutaj? Oj, Miki. Miki wysadzony. Bibi, skaczesz? No skaczę, ale nie wiem, czy to może wyjść, czy to się może udać. Czy to musi uciekać? Fnatic jest tutaj w piątkę. A tam Herald jeszcze uderzył turret. Okej, okay, no Fnatic trochę wróciło do tego meczu. Co prawda Varus nie wrócił, ale top lane, mid lane cały czas fajnie to wygląda. 35 CS na topie, przewagi. Ej, Azir ma dwa itemy już, o kurde. I to Dead Cup. Humanoid. Pięknie, Marek. Kiedy następny item od Jinx? Ale to jeszcze trochę na pewno. Smok za 20 sekund. Ciekawy jestem, czy G2 może go grać? Raz, że nie ma flesza, po drugiej stronie to Bibi. Flesza nie posiada. Cztery flesze są dostępne, można się chyba bić. Kaz jeszcze na topie trochę rozciąga. Jeszcze wave'a można wziąć i trzeba będzie zejść. Kto to jest złapany? Hazama! Oj, latarnia, na szczęście. Ledwo go wyciągnęli. Ojej, Juniu. No, z Junem nieźle szarpnęli. Razrok też R-kę zagrał. No i co, G2? Chyba jednak oddajemy tego smoka, co? Jednak nie ma co. Może jakieś zagranie pod Azira? Jakaś próba złapania, coś tego? Chyba ciężko. No, ale G2 będzie chciało turret na topie wziąć. Oj! Oj, Humanoid, czemu tutaj tak chciałeś szarpać? Nie wiem. Hoskarin też typuje, Bibi troszkę za głęboko. Turet, po prostu bicie turet. Dobra, latarnia. Broken Blade nawet nie podnosi. Broken Blade chce lecieć dalej. Wejście piękne w Humanoida. Oj, Hansama się rozpędza. A no, aż tyle to się nie rozpędzi. Trochę dziwne zagranie ze strony Fnatic, no bo Fnatic grał pod smoka, ale Humanoid stwierdził nie, ja też zagram pod topa. Zazwyczaj jednak się nie gra na dwóch stronach mapy. Trochę dziwne. Okej, Razor chciał cały turret wziąć, nie udało mu się to. 10-10. Niezła ichanka. Jinx wraca do bazy. Co tam będzie? B plus pickaxe? Nie, control ward. Aż taki bogaty Hansama nie jest, ale ten kto zabije Hansamę, bogaczem zostanie, bo 1000 zł jest za niego. Tylko pytanie, czy w ogóle Hansama się w tej grze wywróci. Ale tutaj jego zadanie, jego drużyny też tak naprawdę. Trzeba te Jinx osłaniać. Ty, no patrzcie, przewaga to jest 1800 było tylko przewagi na konto G2. Zadziwiające. Ciekawy jestem, czy obie drużyny sobie zdają sprawę z tego, jak tutaj jest, jak jest game state w tym momencie. Czekajcie, niech nam wrzucę film na YouTube'a. Mapa numer 3 musi wlecieć. Przetworzyło się. Dobra. Poszło. Co dalej, panowie? Co dalej? Caps znowu na górnej alei, mimo że tam turetu nie ma, ale no ktoś te wave'y musi łapać. W porządku. Też ta przewaga na midzie trochę stopniała. Złapany Jun, ale tutaj zabić nie ma prawa, raczej G2. Dziwne, że Miki w ogóle stwierdził, że tutaj RK zagra. No, Jun Locketa tylko zużył. Locket ma chyba minutę czy półtorej? Chyba półtorej ma, cooldowno, może dwie? Ewentualnie? No, mogę sprawdzić w sumie. Z ciekawości. Locket. O, do tej strony nie ma napisane, kurde. Ale na tej zobaczmy.
90 sekund, półtorej minutki, tak jest. No dobra. Caps też do Deadcapa leci. No, tu jakaś koleżanka się modli. Jak zawsze nie zdążyłem, ajajaj. No to chyba tata, mama Capsa, tak? I tam, nie wiem, czy jakaś siostra, czy ktoś? A może kobieta? Nie wiem. Chociaż znając... O, dobra, dobra, dobra. No, o, ale Mikael od Mikiego szybki. O, ale Caps złapany! Caps? Da się go wyratować jakoś? Latarnia? Nie mógł kliknąć chyba. Ojojojojoj, Jun. Czy padnie? Humanoid pierwszy pada. Hansama się rozpędza. Hansama może tutaj nawet pętek chyba kliknąć. Chociaż najpierw z Karinin. Oj, czekaj, Fnatic ma lekką przewagę liczebną. Przynajmniej na kilka chwil. No dobra. Zadyma. O nic, oczywiście. No ale jakoś ten jednego killa na minutę trzeba utrzymać, nie? 21 minuta, 23 kile. Let's go, G2. Niech będzie 3-1. Ładny catch na Juna. Miki super Mikael. Ale przerzucony Caps. Ty, no była tutaj latarnia, nie? Ale się nie dało nacisnąć chyba. Ciężko było. Walka się rozpętała. Jajk mega tam głęboko wleciał. Oj, Hasama tam bardzo fajnie wyminął trzecie kół od Skrylina. Well played. Nie zauważyłem tego. W ferworze walki. Ty, no ale złoto cały czas jest w miarę równe. 500 zł. Smok za minutkę. Malamion skończony przez Varusa. Dwa itemy są, ale trzeci item właśnie wszedł Jinx. Infinity Edge, no. Trzy item w 22 minucie. To jest legalne w ogóle? Nie powinno być. A sam Aftersha ma. No, Aftersha nie ma. Zobacz, Caps już to widzi. Caps czuje, że można to zrobić. No i to się uda. To się uda. Nie, no, no serio. Uff. Kompletnie nie go gra. Bibi. Latarnia. Liczy na latarnię od Mikiego, tylko że Miki tej latarni najwyraźniej nie ma. Oj, udało się przeżyć. Udało się odskoczyć. Jeszcze chyba na IDR-ka zużyta. G2 stwierdza. A może na szara byśmy zrobili, chłopaki? Jest jakaś opcja, Humanoid bez erki. O? No dobra, Bibi się tam wyleczy spokojnie ze swojej pasywki zaraz. Okej, okay, złapano Skarinin. Można by go próbować burstować, acz to jest ciężki cel do zburstowania. Bibi coś znalazł. Znalazł Humanoida, tylko że teraz jest mega kopany. Chociaż? Leci dobrze, Hansama się rozpędza. Ojojoj. No i G2 zabiera dwa kile, a nawet chyba trzy. Masz go, Jake? Masz go? Masz go. Bibi jeszcze dalej. Do odcin. 0,7 chyba na no, co? Nie, 2,7. Przepraszam, dwa kile znalazł gdzieś, no. Nawet nie zauważyłem kiedy. Dobra, G2. Zamknijmy to. Zamknijmy tę serię. Niech G2 to wygra. Nie no. No, trochę mi go szkoda, no. Ja już widzę ten tweet od niego. Sorry guys. Very sorry. I really tried. No niestety. No G2 za mocne w Europie. Tylko żeby G2 też coś na tym International pokazało. Proszę. A i też jak coś przypominam, że w następną sobotę o 12.00 będzie finał Chin. LPL tak zwany u mnie na streamie. Twitch.tv/Nerwarian, jeśli ktoś jeszcze jakimś cudem nie zna tego linku. Aczkolwiek wiem, że są tacy ludzie, którzy oglądają tylko YouTube'a. Pozdrowienia dla was oczywiście. Ale fajnie sobie e-sport na żywo obejrzeć. Także jeśli będziecie mieli sobotę wolną, to serio zapraszam na streama. No bo tutaj, znaczy akurat te europejskie rozgrywki, no to macie całe mapy, ale z chińskiego pewnie będzie tylko skrót, ewentualnie później. Dobra, G2. Czy da się to zamknąć? Czy da się tutaj zrobić... Pentę chciałem powiedzieć, ale Zag już zabrał, to nieważne. No chyba, że Zag zrobi pentę. Oj, Fnatic się odwraca. Fnatic próbuje. O cholera, to nie wygląda tak źle dla Fnatic chyba. Chociaż? Caps, żyjesz tam jakoś? Jakoś żyje, upada Zag. G2 troszkę przesadziło. Tylko jak przy życiu. Ja pierdziele, co tu się odpieprza, no serio. Jojk, jajk. Dobra, tunel. Ale nie puszczą.
Ja pierdziele. Pięknie. Pięknie humanoid, ale... Co tu się odwala? Dobra, jak to się zaczęło? Fajna ścianka. Niezła R-ka. Szybkie zabicie Volibera bardzo. Ale tu leci dalej, rozpędza się. Ale Fnatic stwierdza, nie. To my jesteśmy agresorami. Bardzo ładnie humanoid. Caps, nietrafiony przerzut w humanoida. No w sumie Caps prawie nic w tej walce nie za bardzo nie zrobił sensownego. No teraz ewentualnie jakiś tam mały damage. Ale nic z takiego wielkiego, konkretnego się nie udało zrobić. No dobra. Fnatic's back. Przynajmniej w jakimś stopniu. Oni też bounty mieli. Więc wzięty smok z bounty. Tutaj trochę shutdownów też poszło. Ej, z Jinx w ogóle 1000 zł zszedł, ale nie zauważyłem, kto go wziął. Ale nawet nie chce mi się... A, bo dobra, chce mi się sprawdzić. Kto zgadał tego tysiaka? Czekaj. Nic nie widzę. Kto to zabił? Czekaj, tu wyskoczy chyba. Zaraz tu wyskoczy, tak? Okej, Varus zgarnął tego tysiaka. No dobra. Chociaż wolałbym to na Azirze tego tysiaka mieć, wiesz? To by było raczej lepsze. No bo Varus, no dobra, coś tam jakiegoś połka zarzuci, coś tam, wiesz, obije, ale... To Azir tutaj musi kierować. Marek Brazda. Ostatnio, po tej wygranej na BDS, jak zrobili reverse sweepa, był na takim szybkim wywiadzie u Kaydrella i powiedział, że on się bardzo komfortowo czuje, jak gra piątą mapę Hazama. O kurde. Zak, ładne wejście na Noaha. No AD carry za AD carry. Oskar, ale głęboko tam wchodzi pod turet. Ale nic sobie nie robią z tym turetem. Dobra, ale chyba i tak czy tu to wygrywa. Chociaż no 2 za 2 jak na razie. Ty, AD carry i midlaner padają jako pierwsi. Po obu stronach, ale dziwna faza. Dziwna walka. Oj, wejść na Razorka. No i Razork jeszcze się da sobie zagra. No ale musi upaść. Dalej goni G2. Okej, okay, niezła Ari, fajna, ale skupmy się na graniu, panowie, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Miki upada. Walka golemów. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ej, na pewno G2 to może wygrać? Oskar tam niezły damage robi. Jun. O! Z pasywka mu weszła akurat! Ale Bibi go ma. Rakieta? Niecelna? Nie? Dobra, od tyle to padnie. O, 43 kile, 27 minut. Kurczę, fajnie by było, jakby pokazali, ile brakuje do tego, żeby dogonić Vitality Fnatic. Tak szczerze, dobra, dawaj się tę piątą mapę. Niech Fnatic to wygra. Dajcie mi piątą mapę tego. Jak już wytrzymałem 4 mapy takiego czegoś, no to jeszcze piątą zobaczymy, nie? Kurczę, ale żeby w teamfajcie pierwszy padał AD carry po obu stronach, a później midlaner po obu stronach. No, dość dziwne teamfightowanie, nie będę ukrywał. Dość nietypowe raczej. No, ale ładnie. I też, no to był teamfight o co? No, była pani Jinx, a później się rozpętała wojna po prostu. Ja pierdyla. Muszę się napić wody. Ach, kurczaki. Chociaż jak tak patrzę, to chyba coś innego trzeba się napić. Jakby taką grę na imprezy wymyślić, że ściągasz ludzi na chatę, oglądacie sobie leca i za każde głupie zagranie pijesz coś tam, jakiegoś łyczka czy innego shota. No impreza by się szybko skończyła. To wam mogę obiecać. Dobra, G2... No taka dziwna ściana. No, to weszło? Ojej. No dobra. Dalsza jeszcze minuta. Jeszcze chwila. No niecała minuta. Przerzut. Niecelny od Capsa. Naparzanka nam idzie. 5 na 5. Let's go, guys. Let's go. Lecimy. Szukamy hooka. Szukamy jumpa od Zaka. Po męsku lecimy tutaj. Europejski styl. Po co grać nami? No nie no, serio, tutaj jest turbo dziwnie. 2000 przewagi ma G2. Okej, tam Rexa też zaczyna trochę się wysuwać na prowadzenie w złocie. 1500. Azir ma zonie. To może sporo zmienić.
Oj, pan kamerzysta dzisiaj bardzo, bardzo chce pokazywać panie. Doceniamy to oczywiście, Bibi. Okej, okay, niezły flash, Areczka zagrana, tylko czy on wyjdzie? Tam jest ta RK od Zaka, nie da się wyjść, znaczy RK od Azira, nie da się wyjść. Dobra, rozpędza się, on sama. Okej, okay, RK, czy teleport dla Broken Blade'a, ej, pęta. A, już kistą pętą, nawet nie ma za pęty robić, idźcie to kończyć. Wpizdu, go midem, panowie. Nie, Hasama jeszcze goni pętę. Będzie pęta, będzie pęta. Oj, czekaj. Jeśli pójdzie suicide, no to Han sama dostaje tę pętę, nie? O, Noa, kamera. Zawał się za głowę. Kurde, pęta, no nie, aż ciężko mi się emocjonować już tą Ligą Legend dzisiaj. Kurde. Ej, 12 godzin. 12 godzin Ligi Legend oglądam dzisiaj. Piękna niedziela. Piękna, piękna, cudowna. Chociaż przepraszam, 11 godzin, bo była godzina przerwy. Między Chinami a Europą. Dobra, G2 bierze smoka i bierze Nostrzora dzięki temu. No i tam Jinx chyba już na full buildzie będzie chodzić. Jakby się tam udało trochę szybciej Broken Blade'a zabić, trochę by ta akcja lepiej wyglądała na pewno. Wow. Też Caps, teleportacja jeszcze na Bloba. Super, wyratowali Broken Blade'a. Mega. Very nice. Dziwne jeszcze raz, że nie zagrał Erki w ogóle trochę wcześniej. Trochę nie rozumiem. Dopiero na koniec zagrał tą Erkę, jak już padał? No nie wiem. Dobra, Jinx jeszcze full buildu nie ma. Może teraz ten powrót do bazy. Tylko ciekawe jestem, co on tam będzie robił. Czy będzie to GA czy BT? Takie dwie opcje tutaj widzę. No pokaż, pokaż tego scoreboarda. GA zakupione. Dobra, czyli bez lifesteala gra po prostu w buildzie. Dobra, chociaż pewnie w runach ma coś tam troszkę chociaż. 6000 przewagi. G2. No i dobra, 2 minuty za Shorem. Jaki jest plan? Podejście pod bota, z tego co widzimy na razie. Takie plany są. A Caps na topie. Jakieś 1-1-3. Hansama też nie ma sensu, żeby on całego golda brał. Miki mógłby podejść pod te pieniądze. Chyba, że Hansama jeszcze chce sprzedać buta i za buta kupić BTK. Jest taka opcja. Oj, coach Fnatic. Czekaj, czy to było Fnatic? Nie, chyba było Fnatic. Zerknąłem tylko. Nie, na pewno Fnatic, no tak. 100%. Ja w ogóle tak sobie myślę, jak pokazują kamerki, no to tutaj pokazują cały czas, a jakby pokazywali, czy tu powinni pokazywać tutaj, nie? Jakoś. Chyba, że nie chcą zasłaniać mapy. Może o to chodzi. Może. A może mogliby tutaj tę kamerkę jakoś tak dawać? W tym miejscu? Tak tylko zarzucam pomysłem. Dobra, ile jeszcze na Shora? Minutka. Dobra, trzeba coś zrobić, panowie. No, wzięli turret na bocie, spoko. Ale to trochę mało. Jak na 30 plus minutę. Coś trzeba ci coś dalej. Grzać trzeba. No dobra. Caps nam idzie. Caps albo może tego mita puszować, albo szukać zejścia na za pomocą merki i tę ściankę jakoś założyć. 30 sekund jeszcze. No i że tu chyba wycofuje, tak? Czy jeszcze jeden wave na bocie będą chcieli zagrać? No i jeszcze jeden wave. Ty, no ale Caps chyba powinien szukać tego tej ściany. Capsik, będzie ta RK czy nie będzie? Jest zereczka. Oj, Caps do bazy leci. Oj, przeskoczył przez ścianę, nice. Ty, no ale Hans, bij w turret, Hans. O Jezu, wejście w Hansa, cholera, to może nie bij lepiej. Dobra, Hans, lecisz drugi pentakill? Drugi pentakill chyba, coś czuję. Czuję pentakilla. Nie, źle wyczułem, Rex je zabrała. Dobra, koniec, koniec. G2, udało się, 15 killi w ogóle. Hans sama, ja pierniczę, 21-31. O Boże. Co to była za gra? Co to była za seria? Co to był za cyrk? Ja pierniczę. Nie wiem, naprawdę, muszę poczytać komentarze po tym meczu, jak ludzie to widzą, jaka ocena. Ale no... Podobało mi się to, jeśli chodzi o takie, wiecie, walory rozrywkowe, ale jeśli chodzi o takie sportowe podejście,
No, było dziko, było turbo dziko. Wiem, że trochę ponarzekałem na tych grach. Sorry, jeśli ktoś tam się czuł jakoś urażony, czy cokolwiek, ale. No. Było jak było. G2, nawet jakiejś wielkiej radości nie ma. Wydaje mi się, że oni też nie są jacyś super szczęśliwi z tego, jak ta mapa wyglądała. Pokazali szczęśliwe G2, pokazali też smutnego Noe. Pokażcie jeszcze, jak tam Fnatic, jak to znosi. No, tragedii nie ma. Wiecie, i tak Fnatic zajmuje drugie miejsce, to daje im MSI, także tyle dobrego. No, ale na pewno chcieliby być mistrzami Europy, ale jeszcze nie tym razem. Trofi ceremonii. O, podnoszą sobie chłopaki puchar. Cała drużyna na nas. Dawać, panowie. Jak tarcza tego. Kapitan Ameryka. Tutaj chyba Kapitan Europa. A tam jeszcze była ta z zimy, tak? Że mają dwa już. Ładnie. Dobra, tyle. Brawo G2. Oby na MSI się udało. G2, Fnatic, błagam was. Niech na MSI będzie dobrze. Wykorzystajcie ten czas do 1 maja. Trenujcie. I oby. Oby było dobrze. Dziękuję pięknie za oglądanie. Nara!